Nie, 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 nie. Witajcie kochani bardzo serdecznie w materiale, który jest nadrabianiem zaległości ze świata Gwiezdnych Wojen komiksowych i który był dla mnie sporym wyzwaniem. Szczególne pozdrowienia na sam początek, zanim wyjaśnię, o co chodzi, idą dla Martina Kowalskiego, chłopaka, zakładam, że chłopaka, który często komentuje moje komiksowe materiały. Bardzo serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę przyjemnie się rozmawia w komentarzach. Kwestia jest bowiem tego typu, że podczas ostatniego mojego nagrania, poprzedniego mojego nagrania ze Star Wars zeszyt 7, mówiłem, że no zobaczymy, jak nasza nowa pani Commander Zana się rozwinie i tak dalej, i tak dalej. I on zwrócił uwagę w komentarzach, że no nie za bardzo, bo w kolejnym zeszycie ona już jest inna. I za chwilę będę o tym mówił i nie będzie wielką niespodzianką, jeżeli powiem, że no nie jest dobrze. Natomiast jednak pamiętajcie, moi drodzy, że ja nagrywam te materiały no z zaległości i staram się nie psuć zabawy tym, którzy czytają od początku, czyli każdy swój materiał staram się nie okraszać wrażeniami z następnych, które teoretycznie jeszcze nie wyszły. Ale dobra, w ramach wstępu dziękuję bardzo, pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i przejdźmy do naszego zeszytu The Will of Tarkin Prey, zeszyt 8, który jednocześnie jest końcem arku historycznego, który tak naprawdę rozbija dosyć mocno wszystkie moje nadzieje na jakiekolwiek sensowność Commander Zary, która ma prywatne, powiedzmy, uwagi i niepewności co do księżniczki Lei. No i tutaj mamy jakby kontynuację całego jej wątku, że po swojej niesubordynacji zostaje wysłana na Kessel, potem Vader ją prosi o pomoc, czy rozkazuje jej pokonać rebeliantów po epizodzie 5. Mamy wspomnienie oczywiście o kilku innych dodatkowych źródłach, na przykład Imperator, który mówi, że no nie mam już Tarkina, nie mam już Trauna, więc trzeba kogoś innego znaleźć, czy też Vader, który mówi, że no pamiętam specyficzne metody nauki Tarkina, więc tutaj jest nawiązanie do serii komiksowej Darth Vader, gdzie Tarkin polował na Vadera. No i to jest oczywiście retrospektywa. I potem wracamy do wydarzeń obecnych jakby, gdzie nasza Commander Zara postanawia dokonać abordażu na statek flagowy rebeliantów. Okej, sam pomysł nie jest głupi, precyzyjne, chirurgiczne uderzenie, żeby wyeliminować przywódców, dowódców, kluczowe podzespoły statku i to nawet ma miejsce, bo ona informuje rebeliantów, że no siema, zaraz wam wysadzę reaktor, czy tam wyłączyłam chłodzenie, reaktor zaraz wybuchnie. Chyba że przyprowadzicie mi księżniczkę Leję. Albo że księżniczka Leja sama przyjdzie. No dobra, okej, to jeszcze jest sens. Bezsensowne jest to, że rebelianci w żaden sposób księżniczki Leji nie ubezpieczają. No ale to już inna sprawa. Ale potem jakby Zara popada w typową sztampowość gwiezdnowojennych antagonistów, czyli próbuje ona, czy ona przedstawia całą swoją motywację księżniczce Lei, dlaczego ona jej tak nienawidzi i w ogóle i tak dalej. Potem nawet przybywa Luke Skywalker, żeby próbować bronić księżniczki Lei, ale i tak nie udaje mu się nic zrobić. Znaczy ratuje Leję, ale jednocześnie dowódca imperialny ucieka. I tu jest mój problem, bo cały ten desant, cały ten atak, to wszystko, strata dużej ilości mimo wszystko statków kosmicznych i tak dalej imperialnych, sprowadza się do tego, że pani Commander chciała zasiać strach w sercu księżniczki Lei, przez co osłabić morale rebeliantów. Okej, może jestem zbyt praktyczny, może ja się nie znam na dramatyzmie, okej, ale czy nie większym ciosem dla psychiki, dla morale, upadającego morale rebelii po epizodzie 5, po bitwie o Hoth, byłoby zabicie na statku flagowym księżniczki Lei, a potem ucieknięcie? No jakby naprawdę w godzinie najwyższej próby nasi bohaterowie, gdyby stracili tak ważną postać, jaką jest księżniczka Leia, no przywódca duchowy całej rebelii, nie, bo ja zasiałam jej strach i teraz Leia za każdym razem będzie się bała i ona będzie niepewność i tak dalej. Jeszcze Leia mówi, że o, to było coś innego, to było mroczne, to było pełne nienawiści. Ludzie, panie Soul, ja jakby rozumiem, panie Soul, ja rozumiem, że pan umie czasami pisać. Że wątek dramatyczny, wątek mieszania w czyichś głowach nawet ci się czasami udaje. Ale no tutaj, przecież to jest tak durne, to jest tak znowu sprowadzenie do takiej teatralności. Zamiast po prostu urwać łeb rebeliantom i posłać ich w jeszcze większe powiedzmy jakieś tam rozbicie, rozsypkę i tak dalej.
no niestety koniec na jazie. No i to jest troszeczkę zabawne, bo to jest koniec arku historycznego. Naprawdę, za chwilę zaczyna nam się kolejny ark. Z tego, co patrzę na teraz na Wikipedii, 3-zeszytowy Operation Starlight, czyli operacja, która ma przywrócić komunikację między rozbitymi jednostkami rebelii, czy też flotami. No i super, no ja mam nadzieję, że to nie zajmie 3 zeszyty, że to będzie tego więcej, że to jakoś będzie bardziej rozbudowane, bo moment, kiedy nasi bohaterowie, kiedy nasze floty tutaj ścierają się między sobą w tym zeszycie, są całkiem spoko, nie są może jakieś tam wybitne i są absolutnym dodatkiem, ale mimo wszystko muszę stwierdzić, że to naprawdę fajnie się czyta i naprawdę chciałbym te starcia takich małych, rozbitych grupek rebeliantów, które biją się z Imperium i próbują się w jakiś tam sposób połączyć w jedność, to naprawdę jest coś, co może być fajne. No ale nie, wprowadzamy standardową postać imperialną, która jest głupia, jest po prostu głupia, jest teatralnie głupia. Jednocześnie Leia, która, o Jezus, bo ktoś mnie tam poharatał nożykiem i ja jestem taka załamana. Znaczy okej, to jeszcze można zrzucić na kark tego, że nie wiem, nie ma Hanna Solo przy niej, że ona jest niepewna. Niech będzie, ale nadal jest to naciągane. Ja mimo wszystko jednak liczę, że dobra, już przedstawiliśmy wszystkich głównych antagonistów, bo nie oszukujmy się, pani Commander wróci nam prędzej czy później w tej serii. No i zobaczymy, co rebelianci wykombinują z operacją Starlight, jak to będzie właściwie wyglądało, co to będzie i jak bardzo będzie łączyło się z no, High Republic, który już wkrótce dołączy do nas jako nowe wydarzenie w świecie Gwiezdnych Wojen. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Do usłyszenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!